Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy sobie sprawdzać, jak w praktyce spisuje się BMW M3 E46 wersja Most Wanted. Nie jest to samochód pomalowany przeze mnie, chociaż powiem Wam szczerze, że widziałem naprawdę lepsze malowania wykonane przez wielu artystów z Need for Speed World. Naprawdę nie można niektórych malowań nie nazwać, że są one po prostu tworzone przez zwykłych graczy, są one tworzone przez artystów. Wielokrotnie widziałem wykorzystane w tak perfekcyjny sposób 31 naklejek, że to jest po prostu głowa mała. A w stosunku do tego malowania, które mamy tutaj na BMW wersji Most Wanted, no są takie troszeczkę niedociągnięcia, jak tutaj na przykład widać, więc no, moim zdaniem jest troszeczkę lipa pod tym względem. Naprawdę widziałem dużo, dużo bardziej dokładnie wykonane malowania, za które nikt po prostu nie płacił, tylko wykonał je naklejkami takimi, jakie są w grze. Przegląd tego samochodu zrobiłem już nieco ponad rok temu, bo w styczniu. Możecie sobie go zobaczyć, jeśli chcecie. Samochód był prawie tak samo stunigowany, w sensie miałem też w nim części Ultra. A tutaj mamy całkiem dobre części Ultra, naprawdę takie całkiem koksiarskie, że tak powiem. I samochód bardzo, bardzo fajnie się prowadzi. Naprawdę jest przyjemny w jeździe. Jest to jeden z tych starszych modeli, który naprawdę ma jeszcze takie nieskopane, niesztuczne prowadzenie, które no w Wardzie, no cóż, po prostu jest fajne. Bo te niektóre nowe samochody, nowe, w sensie na przykład, nie wiem jak wam to powiedzieć, bo kiedyś ogólnie była partia takich starych samochodów ze starym prowadzeniem i partia nowych samochodów, które po prostu troszeczkę bardziej sztucznie się prowadziły, tak kartonowo, po prostu lepiej skręcały i tak dalej. A przy takich samochodach jak właśnie BMW M3 E46 jeszcze trzeba się troszeczkę postarać, żeby dobrze skręcać, żeby dobrze pokonywać zakręty może. No, a w tych nowszych to po prostu jedziesz i wygrywasz, no i tyle, więc tak to wygląda. No ale dobra, pojedźmy sobie w takim razie jakiś wyścig i zobaczymy, jak mi pójdzie dzisiaj w BMW M3. No i mamy tutaj taki wyścig drag właściwie jak downturn. Zresztą co ja tutaj ciekawego zauważyłem, zobaczcie, opony ultra, ale spójrzcie na napis. Opony ultra są w napisie takim jasno niebieskim, gdzie na przykład tuningowane części, jak tutaj jest napis taki pomarańczowy, a tu jest jasno niebieski, więc ja nie wiem, co to są za części, czy to są jakieś unikalne, czy ulepszone, czy po prostu pozmieniane, ale to są jakieś inne części, z którymi nie mamy normalnie do czynienia w Need for Speed World, nie możemy ich jakby wygrać w wyścigach, to jest ciekawe. Ścigam się raczej tu z koksami, z którymi raczej szans nie będę mieć. Ale zobaczymy, może coś z tego będzie. Oj, what the fuck? Co to było? Nie wiem, ja chyba... O co chodzi? O! Dziwnie się tu jechałem, nie wiem, ktoś po prostu przenikał przez tych graczy, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Nawet nie wiem, kto to był, ale powiem wam, że poszło mi całkiem nieźle, no to chyba dzięki, what the fuck, dzięki trafikom, no bo one trochę spowolniły tych graczy w lepszych samochodach nieco, z lepszym przyspieszeniem. No właśnie, no bo tutaj w moim BMW troszeczkę brakuje tego przyspieszenia. Jest fajne prowadzenie, mocne nitro, oczywiście ulepszone skillami. Tak? I nie wiem, po co te obroty, ale to będę musiał zmienić na ulepszenie. Nawet mam jakiegoś skilla na magnes, to jest ciekawe. Ale no, naprawdę brakuje tutaj troszeczkę tego przyspieszenia. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Postaram się używać nitra w odpowiednich miejscach, nie za wiele, tak żeby może udało się wygrać. Wszystkie te samochody, które tu jadą, są lepsze od mojego pod względem przyspieszenia. Oprócz BMW GT3 wszystkie mają również dobre nitro.
ale mi się naprawdę fajnie jeździ w M3, fajnie się nią prowadzi, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Lubię ten samochód, chociaż kiedyś go nienawidziłem z tego powodu, że po prostu każdy tym autem jeździł, każdy tym samochodem wygrywał na każdym wyścigu i były wszędzie, dosłownie wszędzie BMW M3 GTR, a ja jeździłem tą swoją Corvette'ą Z06 i łudziłem się po prostu, fuck! Ale dałem dupy. I łudziłem się tym, że wygram. Ale jak pierwszy raz sobie kupiłem po jakimś czasie już BMW M3 GTR, pomyślałem, kurde, ale byłem głupi. Przecież tym samochodem tak się łatwo jeździ w stosunku do Corvette i tak się łatwo nim wygrywa, że to jest coś niesamowitego. I po przesiadce z Corvette, po tym takim ciężkim przeżyciu tych wszystkich przegranych, po przesiadce z tego wolnego samochodu do M3 GTR, no po prostu nie miałem problemu z wygrywaniem, naprawdę. To była niezła szkoła życia. Iron Horse and Coast. Lubię ten wyścig, lubię długie sprinty, lubię długie wyścigi. W Wardzie długie, bo na przykład w Dekru jak jest długi, no to jedziemy go 2,5 godziny, a to już nie jest takie miłe. Ale i tak się fajnie gra, no dobra. Skupmy się w każdym razie na naszym BMW. Widzicie, że trzymam się tutaj stawki. Używam oczywiście power-upów, ale każdy tu daje z siebie wszystko, ponieważ jest to wyścig klasowy. I naprawdę bardzo przyjemnie i bardzo łatwo się pokonuje te wszystkie tutaj zakręty. Tak coś czuję, że to jest właśnie wyścig stworzony dla tego samochodu. No dobra, tutaj przy wyjściu użyjemy nitro i powinniśmy nadgonić. Bardzo ładnie. Teraz robimy wallride'a, bo ja tu nie wykręcę. Oh shit. Dobra, i teraz... Oh, fuck! Zabrakło mi skrętu. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Czy wyjdę z tego? Z tyłu GT3. Będzie ramował? Nie. Nie będzie, będzie nitrował. Mogłem użyć redy i jeszcze raz but. Ale może uda się jeszcze wygrać. Podszawka będzie ramować? Nie będzie, nie będzie. Dobra podszawka. Ale ja jeszcze mam szansę. Patrzcie! Ale go zrobiłem! Ojej, jak przykro! Oh, tak. W ogóle muzyczka mi się włączyła, co się dzieje z tą grą? Naprawdę dziwna sprawa. Zawsze miałem muzykę wyłączoną w Wordzie. No tak dziwnie trochę. No dobra, chodźmy do kolejny wyścig. Udało mi się wygrać, ale na farcie. No i używając wallride'a, co nie jest... No nie wiem, po prostu nie ma się czym chwalić. Zonda F, Jezus, tutaj sobie chyba nie poradzę. Ja nie wiem, jak ludzie mogą bez przerwy jeździć Construction Road. Przecież to jest tak nudna trasa. Jedziesz tutaj niecałą minutę i tak w kółko. A naprawdę ja losując wyścigi przeważnie losuję te Construction Road. Nie jeździcie tego wyścigu, jeśli jakoś mogę na to wpłynąć. Nie jeździcie naprawdę tego wyścigu, jeździcie inne długie sprinty. A jeśli chcecie zarobić sobie kasę, bo rozumiem, że na Construction Road zdobywa się tyle samo kasy, co i na długich wyścigach, gdzie się traci trochę więcej czasu, wiadomo, to jeździcie sobie ucieczki drużynowe, na których dostaniecie dużo więcej kasy niż na wyścigach. No bez jaj. No dobra, ale dosyć tego bulwersu. Spróbujmy tutaj podgonić wszystkich przeciwników. Użyję katapulty. O, co tu się wyprawia? What the fuck? Jaka chamska Porszawa. A ja zrobię sobie tak. A ja zrobię sobie tak. Wow! No co mnie spychasz, man? Znaczy, zajechał mi drogę właściwie. Oh yeah! Zobaczcie, gonię tutaj czołówkę. Używam redy. Yeah! What the fuck? Co się właściwie tutaj dzieje teraz? Wow! Nie, nie! What the fuck? Wygrał wyścig! Ej! No niesamowite! Jak ja to wygrałem? Ja pierdzielę, rzeczywiście ta BMK jest jakaś most wanted. Nie wiem, ale wiecie co? Jest jeden minus tego samochodu. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Wejdźmy sobie tutaj na autostradę. I... pokażę wam, że ten samochód naprawdę bardzo trudno, ciężko się rozpędza do prędkości maksymalnej. Powyżej 300 km, 320 km na godzinę jest tak cholerna zadyszka,
Prędkość maksymalna tego wozu to jest jakieś 350 km na godzinę na tych częściach, które mam tutaj zainstalowane. Nie wiem, czy uda mi się nawet tutaj osiągnąć tą prędkość, wiecie? Teraz zobaczymy. To jest wada, ale nie aż taka wielka tak naprawdę, z tego powodu, że tutaj w Wardzie nie potrzeba osiągać często aż takich dużych prędkości. No dobra, zobaczcie. 24, 6, 8, 30. Zobaczcie, 35. Już muszę właściwie skręcać i zobaczcie, nie chcę przyspieszać ten samochód, a on naprawdę może jechać 350 km na godzinę. Zaraz wam to udowodnię, pojedziemy sobie tu jeszcze raz z Nitrem. Chyba z Nitrem jedzie 380 km na godzinę, jakoś tak. Wydostanę się tylko z tego pola golfowego. Yeah. Sporo graczy jest w ogóle w Wardzie. Bardzo fajnie. Dobra, jedziemy z molochem, żeby się szybciej rozpędzić. Lucek, przecież od molocha się szybciej nie rozpędza. Właśnie, że się rozpędza. Moloch polepsza troszeczkę przyspieszenie w samochodach. No dobra. Redy i... zobaczymy, ile bez nitra. Nitro, wyłączaj się. 353 km na godzinę, widzieliście? Nagrane. Osiąga to BMW, tak? Z Nitrem tam jechało chyba ponad 380 km na godzinę. No dobra, pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. Iron Horse? Nie, już jechałem. Boros, zobaczymy, jak mi pójdzie. No powiem wam, że całkiem niezły samochód, tylko mówię, że troszeczkę brakuje mi tutaj przyspieszenia. Zdecydowanie mogłoby być lepsze. Ale zaskakujące są te części. Ja nie wiem, co, czy one aż tak bardzo ulepszają ten samochód, czy coś, ale jak widzicie, procenty są, zdaje się, takie same jak w tych częściach tuningowanych. 18, 18, bo chyba 18 to jest max dla wszystkich części, no nie? Zobaczmy, czy ktoś tutaj ma zawieszenie ultra. No nie ma tutaj nic tuningowanego, niestety. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Podejrzewam, że będzie ciężko, no bo Murcielago jest bardzo dobry na dragi. O, lipa. Zobaczcie! What the fuck? Co ta BM-ka? Ej, wygrałem z Murcielago i to luźną gumą, nie? I co jeszcze super velocze? No nie, jeszcze skille dragowe jakieś koksiarskie. Co ten Lucek w ogóle? Ej, co jest dziwne? Czy ta BMW jest naprawdę aż taka dobra? Nie chce mi się w to wierzyć. No dobra, weźmy sobie tutaj na ruszt Koenigsegga Agerę. Na trasie oczywiście North Bay and Harbor. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wow. Bardzo długi perfect start miał koleś. No ale zobaczymy, jak będzie finiszował, bo to jest ważne. Może nie w wyścigach, bo w wyścigach chodzi o to, aby jak najszybciej finiszować. W życiu realnym nie zawsze. No dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Koenigsegg Agera, jak wiecie... Wow, mało brakowało. To jest samochód z bardzo, bardzo dobrym przyspieszeniem. Tutaj powinienem za to nadrabiać troszeczkę na zakrętach. Ale zobaczymy, zobaczymy. Widzę, że to nie jest wcale jakiś słaby zawodnik. Bardzo dobrze jedzie. Mogą być problemy, ale nie poddaje się. Widzę, że się rozwaliło trafiki. Wow, mało brakowało. Wow, ale szpędzi skubaniec. Widzicie go? Skubany. Nieźle jedzie, równiusieńko. Gdyby nie kilka trafików, na pewno bym go na mapie już nie widział. Ciekawe, czy używa jakichś power-upów, ale chyba nie, bo tu tak naprawdę nie ma gdzie używać tych wszystkich nitrów i sneakshotów czy katapult. Ale zobaczymy, zobaczymy, co będzie. O kurde, naprawdę nieźle jedzie. Agerą nie jest tak łatwo jechać. Tu się rozwalił chyba. Trochę. Więc dobrze się rozwalił, bo przynajmniej wiem, że to nie jest bot. Jedzie nieźle, naprawdę jest świetny. Dobra. Zobaczcie, jak równiusieńko. Lubię właśnie takie wyścigi, wiecie? Bo wtedy mogę tak naprawdę przetestować swoje umiejętności w grze. Naprzeciwko naprawdę jakiegoś... Wow! Noż! Naprzeciwko jakiegoś naprawdę dobrego gracza. A ten jest dobry.
Jeśli chcecie z nim pojeździć, dodajcie go do znajomych. Jak widzicie, jeździ naprawdę świetnie. Albo po prostu świetnie poznał tą trasę. Zresztą wszystko jedno. Świetna jazda to także perfekcyjna znajomość trasy. No nie dał mi szans żadnych w Agerze. Zobaczcie, już dojechał. Piękny przejazd. No ale wracając do mojego BMW. Zdaje się, że ta wersja, czyli wersja Most Wanted, posiada jeszcze unikalny spoiler, którego chyba nie można mieć i kupić za boosty. Przyjrzyjmy się mu może. Sprawdźmy zresztą w warsztacie z częściami do tuningu wizualnego. Mamy tutaj takie spoilery, zobaczcie. Taki, taki, taki. Taki, taki. Taki. Taki i taki. Więc w tej BMC jest właśnie... tak, w tej BMC jest właśnie unikalny spoiler i na tym się właściwie unikalność tego samochodu kończy, bo jeszcze żeby to był taki prawdziwy model z Most Wanted wyrwany, to musiałby mieć jeszcze poszerzone nadkola i szersze oczywiście ośki, żeby to był ten samochód. No i rzecz jasna też kratownice w środku. Tak? Jeden fotel chyba w Most Wanted był w ogóle usunięty, tak mi się wydaje, ale nie jestem na 100% pewny. No dobra, moi drodzy. BMW M3 GTR wersja Most Wanted okazuje się być nawet całkiem dobrym samochodem. Z tym, że no uważam, że miałem dużo szczęścia na tych wyścigach. Albo trafiłem na słabych graczy, albo coś. Ale naprawdę są lepsze samochody z lepszym przyspieszeniem, na które nie będziecie musieli wydawać 5000 boostów. Chociaż mamy tutaj naprawdę pakiet niezłych części i zdaje się nawet, że są to części unikalne. Więc inwestycja 5000 boostów, 5300 chyba boostów w ten samochód z jednej strony jest średnio opłacalna, a z drugiej wcale nie jest taka zła. Więc decyzja należy do Was, czy chcecie kupić ten samochód, czy może kupicie sobie BMW M3 GTR za IGC i pomalujecie sobie może nawet dokładniej na takie wzorki, jakie tu widzicie i zainstalujecie jakiś bardzo podobny spoiler do tego oraz wyposażycie wygrane w wyścigach części do tegoż samochodu. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia.